Dzień dobry Państwu. 3 kwietnia 2020 roku zmarł Longin Jan Okoń, honorowy obywatel miasta Chełm, człowiek o wielu talentach i zainteresowaniach, poeta, pisarz, literaturoznawca i animator kultury, pedagog i społecznik, wielki miłośnik ziemi chełmskiej i znawca kultury Indian obu Ameryk. Longin Jan Okoń był przyjacielem naszej biblioteki. Mieliśmy przyjemność wielokrotnie gościć go na spotkaniach autorskich i wystawach poświęconych jego twórczości. Wzbogacił nasze zbiory, przekazując nam księgozbiór, korespondencję i inne cenne kolekcje. 20 grudnia 2020 roku mija 93. rocznica urodzin pisarza. Z tej okazji zapraszamy Państwa do wirtualnego zwiedzenia Izby Pamięci Longina Jana Okonia, która znajduje się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Partyzantów 40, w Galerii Patio. Stworzyliśmy ją, aby ocalić od zapomnienia dorobek bogatego, twórczego życia wybitnego chełmianina. Prosiliśmy też członków rodziny Longina Jana Okonia, jego przyjaciół i znajomych, aby podzielili się z nami swoimi wspomnieniami, anegdotami i ciekawostkami z życia prywatnego autora opowieści Niedźwiedziego Ogrodu. Pomysłodawcą powstania tego miejsca jest dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej Robert Chełmicki. W Izbie Pamięci staraliśmy się odtworzyć klimat gabinetu, w którym Longin Jan Okoń tworzył. Aby to osiągnąć, wykorzystaliśmy jego meble, portrety, fotografie rodzinne oraz pamiątki osobiste. W starych walizkach wyeksponowaliśmy korespondencję, kalendarze i czasopisma o kulturze Indian Ameryki Północnej. Na szczególną uwagę zasługuje biurko pisarza i maszyna do pisania, na której powstawały jego prace. Na biurku umieściliśmy sporządzony przez pisarza fragmentaryczny inwentarz jego domowej biblioteki, maszynopis poezji ziemi chełmskiej, próbkę pisma odręcznego oraz wkręconą w maszynę kartę z tekstem opowiadania Biały Niedźwiedź. Ważnym elementem spuścizny Longina Jana Okonia jest zbiór rękopisów, a w zasadzie maszynopisów powieści i utworów poetyckich. W Izbie Pamięci prezentujemy oryginalne maszynopisy powieści z cyklu indiańskiego, których akcja jest osadzona w realiach Dzikiego Zachodu w pierwszej połowie XIX wieku. Są to Płonąca preria, Czerwonoskóry generał oraz Śladami Tekumsecha. Longin Jan Okoń już od wczesnej młodości interesował się kulturą Indian, co zaowocowało cyklem poczytnych powieści. Po wydaniu pierwszych książek o tematyce indiańskiej, autor Tekumsecha nawiązał kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Indian, do którego należał od 1992 roku. Przez lata gromadził także różne przedmioty związane z życiem i kulturą rdzennych mieszkańców obu Ameryk i stworzył bogatą i bardzo interesującą kolekcję. W gablotach prezentujemy oryginalne indiańskie narzędzia, części strojów, rzeźby oraz niektóre rękopisy i maszynopisy indiańskich powieści Longina Jana Okonia. Możemy podziwiać fajkę pokoju, tomahawk, kalumet i naszyjnik mohawków, nóż do papieru z głową indiańskiego wodza, woreczek na leki i mokasynki dziecięce. Trafiły one do pisarza jako dary, głównie od Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Indian oraz od Indian z plemienia mohawków, północnoamerykańskiego plemienia mieszkającego we wschodniej części stanu Nowy Jork. Naszyjnik z wystawy zwany wampumem to swego rodzaju list od mohawków. Wampum pełnił funkcję pisma. Barwa i układ koralików oznaczały określony przekaz. Z takim wampumem na piersi i kalumetem w ręku pisarz pozuje do zdjęcia umieszczonego na wystawie. Zdjęcie to zostało zrobione na tle domowej biblioteki w chełmskim mieszkaniu we wrześniu 2005 roku przez Ryszarda Karczmarskiego. Kalumet to duża ozdobna obrzędowa fajka, palona głównie podczas uroczystości, niektórych ceremonii religijnych i ważnych spotkań towarzyskich. Takich fajek nie palono dla przyjemności. Do tego służyła zwykła fajka, także znajdująca się na wystawie, tylko dla podniesienia rangi spotkania. Ceremonia palenia miała uwiarygodnić szczerość intencji uczestników spotkania
czy też podnieść rangę negocjacji. Pokazujemy również rzeźby w drewnie, z gipsu i gliny, między innymi głowę Indianina, popiersie pisarza w indiańskim pióropuszu, płaskorzeźbę Indianina ze strzelbą. Odrębną grupę tworzą rzeźby w drewnie autorstwa Jana Bioka, które przedstawiają bohaterów powieści Longina Jana Okonia. Jan Biok, rzeźbiarz z Katowic, po przeczytaniu powieści Tecumseh był pod wielkim wrażeniem twórczości indiańskiej pisarza. Nawiązał z nim kontakt listowny. Bardzo często po przeczytaniu kolejnej książki wraz z listem przesyłał rzeźby zainspirowane lekturą. Jan Biok jest także autorem ilustracji do Przełęczy Grozy, wydanej w 2006 roku. Moje relacje z Longinem nie mają tylko rodzinnego wymiaru. Dotyczą także naszej wspólnej działalności literackiej i społeczno-kulturalnej. Longin miał trzech braci: Wacława, Tadeusza, Mariana. Był z nich najmłodszy. Longin, o czym opowiadała moja babcia, matka Longina, był dzieckiem bardzo chorowitym. Często chorował na zapalenie płuc. Troska o zdrowie dzieci była powodem przeprowadzenia się rodziców Longina do Chełma w 1928 roku. Po wojnie Tadeusz i Marian, mój ojciec, z rodzinami i Longin z rodzicami mieszkali w ciasnym mieszkaniu przy ulicy Dzierżyńskiego 16. Dziś jest to ulica Reformacka, kamienica ta zawaliła się w latach 80. W 1948 roku moi rodzice za pracą wyjechali z Chełma na ziemie odzyskane do Drawska Pomorskiego. W 1958 roku Longin przekonał ich, aby powrócili do Chełma. Ostatecznie rodzice wraz ze mną powrócili do Chełma w 1959 roku. Ja natomiast od 1 września 1958 roku zostałem uczniem szkoły podstawowej, tak zwanej dziesięciolecia w Chełmie, i zamieszkałem u Longina przy ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację, dziś ulica Dreszera. Longin przekonał rodziców i mnie, abym do szkoły średniej poszedł do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Czernieckiego w Chełmie. W 1961 roku pokazałem pierwsze swoje wiersze Longinowi, który niecały rok później jeden z tych wierszy opublikował w Ziemi Chełmskiej. I to był mój oficjalny debiut literacki. Od tego czasu Longin stał się moim literackim opiekunem. Longin miał też znaczący wpływ na mój wybór studiów polonistycznych na UMCS w Lublinie. W tym czasie Chełm uznawany był za jeden z najprężniej działających powiatowych ośrodków kultury w województwie lubelskim. Działo się to za sprawą takich ludzi jak Longin, Kazimierz Janczykowski, Stanisław Skibiński, Czesław Twardzik, Kazimierz Eugeniusz Steszuk, Andrzej Piwowarczyk, Tadeusz Ścibior, Władysław Mroczko, Mieczysław Niedźwiecki, Eugeniusz Czarnota i wielu innych. To między innymi dzięki nim, inspirowany ich działalnością regionalną, w trudnym dla studentów roku 1968 zdecydowałem się, mimo propozycji pracy w Lublinie, powrócić do Chełma. Od tego czasu nasza wspólna z Longinem działalność splatała się ze sobą. Łączyła nas przede wszystkim wspólna działalność społeczno-kulturalna i literacka w Chełmie, Lublinie i Warszawie, w Związku Literatów Polskich, w placówkach kultury i szkołach, w redakcjach pism, w grupach literackich, stowarzyszeniach twórczych i regionalnych.
W latach 1986-2001 Longin mieszkał w Lublinie. W 1986 roku wielokrotnie, prawie przez 3 miesiące, jeździłem z Longinem do Lublina, pomagając mu w znalezieniu wolnostojącego, jednorodzinnego domu z ogrodem, takiego, w którym można byłoby od razu zamieszkać. Ostatecznie Longin i Maria wybrali dom na Sławinku w Lublinie. A gdy w 1987 roku przeszedłem do pracy w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, przez przeszło rok, zanim otrzymałem mieszkanie w tym mieście, mieszkałem u Longina. Pamiętam nasze częste wizyty do Chełma samochodem, Ładą Longina, którym on uparcie kierował. Na co dzień nie jeździł samochodem wcale. Nie wdając się w szczegóły, powiem, że Longin był zdecydowanie lepszym pisarzem niż kierowcą. Podczas tej podróży nieraz napędził nam porządnego stracha, jeżdżąc z szybkością niewielką, około 40 km na godzinę. Gdybym nie hamował hamulcem ręcznym, który trzymałem w pogotowiu przez całą podróż, nieraz wylądowalibyśmy w najlepszym przypadku w przydrożnym rowie, na drzewie lub w przyulicznym domu. Raz nawet, widząc powolną jazdę naszego samochodu w piaskach, zatrzymała nas milicja, pytając, dlaczego tak wolno jedziemy i czy nie trzeba nam w czymś pomóc. Po sprawdzeniu kierowcy i mnie alkomatem, milicjanci złożyli nam życzenia szerokiej drogi i pozwolili jechać dalej. Longin cieszył się zawsze wielkim autorytetem i szacunkiem. Z niewyczerpanym zapałem pomagał każdemu, kto zwrócił się do niego o pomoc lub radę, szczególnie w sprawach literackich. Z ogromną życzliwością i cierpliwością wspierał początkujących literatów, ułatwiając im debiuty literackie w czasopismach, zachęcał do pisania. Wielką jego pasją było organizowanie piszących, niezależnie od ich dorobku twórczego, w grupy literackie. Tak było w 1956 roku, gdy organizował grupę literacką Pryzmaty w Chełmie. I tak było, gdy w 2001 roku powrócił do Chełma i w 2004 roku był współorganizatorem grupy literackiej Lubelska 36 i czasopisma Egeria oraz w 2011 roku, gdy był organizatorem Chełmskiego Klubu Literatów Osnowa. Ostatni raz spotkałem się z Longinem 12 marca 2020 roku. Czuł się nie najlepiej, proponowałem mu pójście do szpitala. Odmówił. Rozmawialiśmy m.in. o przygotowywanym przez niego tomie wspomnień i wierszy Marii. Prosił, abyśmy ze względu na epidemię koronawirusa nie spotykali się przez pewien czas. Utrzymywaliśmy więc stały kontakt telefoniczny. 15 marca złożyłem Longinowi przez telefon życzenia imieninowe. Longin dzwonił do mnie 17 marca, to on składał mi życzenia imieninowe. Zapewniał, że czuje się lepiej. W długiej rozmowie proponował m.in., abyśmy Stanisław Leon Popek, Waldemar Michalski i ja napisali wstęp i posłowie do wierszy Marii. To była niestety nasza ostatnia rozmowa. Longin Jan Okoń prowadził bardzo bogatą korespondencję.
Powstawała ona na przestrzeni półwiecza i liczy kilka tysięcy listów. Znaczna jej część znalazła się teraz w zbiorach Chełmskiej Biblioteki Publicznej. W listach wymienianych z innymi twórcami znaleźć można informacje o inspiracjach pisarzy, o nowo powstałych pracach, pytania i obserwacje będące świadectwem pracy intelektualnej oraz wiadomości osobiste dotyczące codziennego życia w XX wieku. Zapoznanie się z jego listami sprawia, że staje się nam bliższy jako człowiek osadzony w określonym kontekście kulturowym i historycznym. Korespondencja Longina Jana Okonia ukazuje również jego przywiązanie do miejsca urodzenia i zamieszkania. Jako nauczyciel, współtwórca stowarzyszeń poetów i miłośników lokalnej kultury, a także członek Związku Literatów Polskich i prezes jego lubelskiego oddziału, pozostawił w wielu listach świadectwo swojej działalności pedagogicznej, administracyjnej i społecznej. Wśród twórców utrzymujących częsty kontakt z pisarzem wymienić należy Stanisława Rogalę, Stanisława Leona Popka, Danutę Olczak, Waldemara Michalskiego, Jana Bijoka, Reginę Możdżeńską, Bronisławę Fastowiec, Zdzisława Popowskiego, Zdzisława Szelonga, Romana Antoniego Gajczaka. Ważny dla pisarza był trwający wiele lat kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Indian oraz kontakt z redaktorem czasopisma Tawacin, Markiem Maciołkiem, dzięki któremu Longin Jan Okoń otrzymywał biuletyny i publikował na łamach tego pisma. Okazjonalnie wymieniał listy także ze Stanisławem Nyczajem, księdzem Krzysztofem Guzowskim, Ryszardem Kornackim, Andrzejem Piwowarczykiem, Edwardem Franciszkiem Cimkiem. Nie sposób teraz wymienić wszystkich osób, z którymi Longin Jan Okoń korespondował, ale dzięki temu, że listy jego znalazły się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, w stosownym czasie cała kolekcja zostanie opracowana i udostępniona osobom zainteresowanym twórczością pisarza. W roku 2001 Longin Okoń utracił największy skarb domowy, własną małżonkę, która zmarła i została pogrzebana w Chełmie. Zrozpaczony, samotny, nie chciał już w Lublinie mieszkać. Postanowił przenieść się do Chełma, ale ponieważ miał ponad 70 lat, żaden bank nie chciał udzielić mu kredytu. Przyszedł do mnie. Czy ja bym mógł go sfinansować? Powiedziałem, tak, sfinansuję, udzielę panu kredytu. I oczywiście kupił w Chełmie mieszkanie. W miarę swoich możliwości kredyt spłacił w 100%. Ale ta transakcja zaowocowała naszymi spotkaniami literackimi. Ja akurat odchodziłem na emeryturę z banku, więc nie bardzo miałem co z sobą zrobić. Zaczęliśmy się spotykać, ponieważ Longin był człowiekiem aktywnym, dobrym organizatorem. Po przybyciu do Chełma natychmiast zajął się organizacją miejscowych literatów. Stworzyliśmy wspólnie już tutaj chełmską grupę literacką pod nazwą Lubelska 36. Przez pewien okres czasu po namyśle doszedł do wniosku, że w Chełmie powinien być oddział Związku Literatów Polskich. I w tym kierunku rozpoczął działanie. Nawet znalazł już wielu chętnych spoza Chełma, na przykład z Zamościa, z Hrubieszowa, a nawet z Lublina. Byli chętni tu przybyć, ponieważ Longin jako prezes lubelskiego oddziału Związku Literatów Polskich dał się poznać jako dobry organizator. Dlatego chcieli tutaj z nim współpracować. Ale nie udało nam się zorganizować. W związku z tym Longin wystąpił z naszego zorganizowanego wcześniej stowarzyszenia,
czyli z grupy literackiej, i zorganizował swój klub pod nazwą Osnowa. To był już klub literatów, nie literacki, a literatów, z podkreśleniem, że to są ludzie już dojrzali pod względem literatury, pod względem pisarstwa. Ponadto Longin jeszcze był w stanie pojechać do Warszawy na specjalne spotkanie, na naradę ogólnokrajową literatów polskich, i tam zaproponował odrodzenie naszego literackiego orderu, można by tak powiedzieć, a więc odznaczenia Wawrzyn Literacki. Były one brązowe, srebrne, złote. Longin został obrany kanclerzem tego orderu. Oczywiście dużo osób odznaczał, i co jest tutaj istotą, że odznaczał zarówno ze Związku Literatów Polskich, jak i ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. A wiemy, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich negowało istnienie Związku Literatów Polskich. On na to nie zwracał uwagi. Jeżeli ktoś był naprawdę zdolny, dobry literat, odznaczał go. To jest rzecz bardzo istotna w jego życiu, ale w jego życiu także ja musiałem zaistnieć w innej formie. Był pracowitym, pisał wiersze, pisał różnego rodzaju recenzje, ale pisał także historię literatury ziemi chełmskiej i historię literatury Chełma XX i XXI wieku. I te dzieła i podobne dzieła pomagałem mu cały czas składać, a więc do doprowadzenia do takiego momentu, który już się nadawał do druku. Każda książka wychodząca już spod jego i mojej ręki, czyli z komputera, nadawała się bezpośrednio do druku. To było jego wielkie osiągnięcie. Ponadto chciałem też powiedzieć, że był wielkim społecznikiem, bo wszyscy chętni do pisania najpierw rozpoczynali od spotkania z Longinem. Przyjmował wszystkich, przepatrywał ich dzieła i mówił: słuchaj, jeżeli ty poprawisz swoją twórczość, to będziesz się liczył w świecie. Ale na przykład to, co teraz stworzyłeś, nie nadaje się jeszcze do druku, a gdybyś mnie nie usłuchał, a wydrukował książkę, to miałbyś potem wstyd na całe życie, bo jakbyś pojął, o co chodzi w pisaniu, to wtedy byś się wstydził. Ja chciałbym ci tego zaoszczędzić. W stosunku do mnie, kiedy obejrzał moje pierwsze pisaniny, powiedział mi tak: pisz wspomnienia. Ja zrozumiałem, że to, co dotychczas stworzyłem, nie nadaje się do druku. Dlatego też miałem już wcześniej bardzo dużo fraszek napisanych. O, tę literaturę jak dojrzał, mówi: tak, to jest dobra literatura, pisz. I dlatego dzięki niemu parę tomików fraszek wydałem. Longin Jan Okoń był osobą bardzo aktywną. Jego aktywność przejawiała się m.in. we współpracy z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie całego kraju. Efektem tej współpracy jest wiele nagród, medali i wyróżnień, którymi został uhonorowany. Na naszej wystawie umieściliśmy kilka najciekawszych. Wśród nich znajduje się honorowa odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa z 1967 roku, medal uznania
zasług wniesionych w rozwój województwa lubelskiego z 1984 roku oraz przyznany uchwałą Rady Państwa 3 września 1986 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1978 roku Longin Jan Okoń otrzymał Order Uśmiechu, w 2006 roku został Hełmianinem Roku, a w 2017 uzyskał tytuł Amicus Annalis Helmensis jako wyraz najwyższego uznania. Wśród nagród znajduje się również odznaka za zasługi Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych oraz unikatowy medal honorowego obywatela miasta Chełma z 2012 roku. Te dwie piękne statuetki to są nagrody imienia Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, przyznane w latach 2006 srebrna i 2018 złota za całokształt pracy artystycznej. Obok umieściliśmy tablo z okazji 60-lecia pracy literackiej i kolejne z okazji 80. urodzin pisarza. Uwieńczeniem naszej wystawy jest szabla Kilińskiego, najwyższe odznaczenie rzemieślnicze przyznane Longinowi Janowi Okoniowi przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą w 2012 roku z okazji 70-lecia działalności literackiej i w 85. rocznicę urodzin. Gdyby ktoś kiedykolwiek zadał mi pytanie, kim był Longin Okoń, to w zasadzie mam jedną odpowiedź. To niewłaściwie postawione pytanie. Nie kim był, a kim faktycznie jest. Jest człowiekiem legendą dla całego regionu lubelskiego, dla Chełmszczyzny, nawet bym powiedział dla Polski. Pokolenia młodzieży wychowały się na jego książkach. Był poetą, fraszkopisarzem, autorem i współautorem opracowań i szkiców z historii literatury. Encyklopedia wiedzy o poezji i poetach. Niewyczerpane źródło duchowości literackiej. Chełmszczyzna ma szczęście, nawet bym powiedział, że zaszczyt, że Longin Okoń żył i pracował pośród nas. Wychował całe pokolenie poetów. W tym kontekście należy zaliczyć do wybranych osoby znające Longina bliżej, od strony prywatnej, osobistej. Tak się złożyło, że co prawda nie ma przypadków, a że w ostatnich latach moja znajomość z Longinem Okoniem miała oprócz wymiaru literackiego także wymiar czysto osobisty, poufny. Wspomnienia z lat młodzieńczych, z dojrzałego okresu życia, sprawy bieżące, codzienne, były treścią naszych spotkań w mieszkaniu Longina. W skromnym mieszkaniu, trzeba przyznać, który całe mieszkanie było wypełnione książkami, wszystkim, co związane jest z duchowością literacką. Żyjemy własnym życiem. Gdzieś biegniemy coraz szybciej. Sprawy, które sobie stawiamy za cel, chcemy jak najszybciej osiągnąć. A po drodze mijamy ludzi, których moglibyśmy poznać bliżej dla korzyści wzbogacenia własnej osobowości, dla szacunku, wiedzy i dokonań innych ludzi, innych osób. Ja zatrzymałem się przy Longinie na dłużej. Dziękuję, że tak się stało. Spotkania z poezją rozpocząłem w chełmskiej grupie literackiej Lubelska 36, której współzałożycielem i patronem niekwestionowanym był Longin Okoń. Pierwsze spotkanie z Longinem Okoniem, kiedy grupa się zebrała, moje spotkanie osobiste było dla mnie ogromnym przeżyciem. To tak jakby mrówka spoglądała na wielką górę, nie mogąc dostrzec jej wierzchołka. Przepaść autorytetu z moją osobistą pokorą.
Pamiętam słowa, które wypowiedział do mnie podczas któregoś ze spotkań członków grupy. Myślę, że lepsze rezultaty osiągnie kolega, skupiając się na pisaniu fraszek. Oj, zabolało to wtedy, te słowa zabolały. Później doprecyzował. Ale niech kolega nie myśli, że napisać fraszkę, dobrą fraszkę, jest łatwiej niż wiersz. Jest znacznie trudniej. Dobra fraszka to perełka literacka. Podniosło mnie to na duchu. Posłuchałem iż ale, tylko częściowo. Pisałem równolegle i fraszki, i poezję. Z każdym rokiem zdobywałem uznanie i przychylność mistrza. W pewnym momencie uznał, że mogę być, jakby powiedzieć, małym partnerem w rozmowach literackich. Ja cały czas czułem dystans do jego wiedzy, do jego dokonań. To był autorytet. Dla mnie dalej jest autorytetem. A kiedy oznajmiłem mu, że napisałem kilka tysięcy fraszek, oniemiał po prostu. Był szczerze zdumiony tym, co usłyszał. Longin Okoń, recenzent krytyczny, recenzent wymagający, oszczędnie ważący słowa. Kiedy powiedział po przeczytaniu jakiegoś tekstu, to jest dobre, to musiało być dobre. To po prostu musiało być dobre i mówił to z całkowitym przekonaniem. Nie znam drugiej osoby tak oddanej duszą i sercem literaturze. Jego imię przynosi splendor naszemu miastu. Grzejmy się blaskiem jego twórczości, bo nie było i długo nie będzie tak cennej dla nas postaci. Drogi mistrzu, drogi Longinie, ty nie odszedłeś. Jesteś cały czas między nami, w naszych sercach, w naszej pamięci, na zawsze. Przyjdzie czas, że powrócimy do naszych rozmów, do naszych spotkań przy herbacie. Do zobaczenia, drogi mistrzu. Moje spotkania z Longinem. Są tacy pisarze i są takie dzieła, do których wraca się wielokrotnie. Często fascynuje ich twórczością. Dla mnie pisarzem takim był Longin Jan Okoń, z którym, jeśli nie miałem kontaktu przez 7-10 dni, czułem się zaniepokojony. Od 3 marca pozostaje on tylko w mojej i dużego grona czytelników pamięci. Oto krótkie wspomnienie o nim i jego artystycznym dziele. Zacny twórca. Byłem na 3 roku polonistyki UMCS w księgarni na rogu ulic Krakowskie Przedmieście i Chopina. Kupiłem za 3 złote Legendy chełmskie. Posługuję się nimi do tej pory. Byłem na etapie poszukiwań pogańskich korzeni mego regionu, Kielecczyzny, i choćby minimalnej wiedzy o rodzinnym miasteczku Chmielniku na Kielecczyźnie. Pytania kolegów historyków o przeszłość mojej małej ojczyzny bardzo mnie niepokoiły i krępowały, gdyż nie znałem odpowiedzi na nie. A poza tym legendy o 3 dębach, białym niedźwiedziu, pustelniku, Sielisławie przywoływały opowieści mojej matki, gawędy, bajarzy, których po naszych wioskach kręciło się niemało. Potęgowały moje poczucie, że pochodzę znikąd, gdyż o Chmielniku nic nigdzie nie mogłem przeczytać. Chciałem poznać Longina Okonia, lecz nie było okazji. Długo musiały wystarczyć tylko jego legendy chełmskie. Spotkałem go dopiero w 1986 roku, kiedy Stanisław Nyczaj namówił mnie, abym przygotował esej o prozie członków Lubelskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego
imieniem Józefa Czechowicza, ogłoszony potem w Almachu w Ogrodach Ognia w 1990 roku. W 1995 roku na zaproszenie Longina Jana Okonia gościłem w lubelskim oddziale Związku Literatów Polskich jako współczesny prozaik, który i debiutował w Lublinie i pierwsza jego książka, Modlitwa o grzech, pisana była w Lublinie. To podczas tego spotkania ujęły mnie jego ciepłota i szacunek dla człowieka. Podczas mojej pracy literackiej nad esejem zafascynowała mnie twórczość prozatorska Okonia i przypomniała jego książkę kupioną z przeceny. W opowiadaniach historycznych był bardzo narodowy, w powieściach indiańskich wielkim moralizatorem. Jego świat był prosty, wartości etyczne ukształtowane jasno. Dobro, zło, bohaterstwo, tchórzostwo, altruizm, egoizm itd. Bez fałszu i płcieni, ironicznych uśmiechów, układów, jak to było już w latach 60., a szczególnie potem. Zafascynowała do tego stopnia, że zaprzyjaźniłem się z pisarzem i w 10 lat potem, już bez niczyjej namowy, napisałem duży szkic monograficzny o całej jego twórczości artystycznej. Longin Jan Okoń, a w drugim wydaniu w 2002 roku zdecydowanie poszerzyłem. Potem były inne publikacje, recenzje, spotkania, jubileusze, nieplanowane spotkania na zjazdach Związku Literatów Polskich. Właściwie każda publikacja jego książek była przyczyną naszych spotkań. Szczególnie zapadające w głąb serca było spotkanie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej z okazji jego 75-lecia urodzin i 60-lecia pracy twórczej, podczas którego wystąpiłem z referatem o dorobku autora powieści o Tekumsechu. Nieco wcześniej, przed kilkoma dniami, dostałem od Longina sporą paczkę książek. Między innymi szkice literackie, recenzje, wspomnienia pod tytułem Książki i ludzie jego żony Marii Janiny Okoń, która zawsze towarzyszyła jego pisarstwu, a niektóre utwory chyba nawet współpisała. 27-29 stycznia 2011 roku odbyła się promocja dzieła autorstwa Longina, jakiego może pozazdrościć Chełmowi wiele regionów. Historia literatury ziemi chełmskiej, podczas której przeżyłem jedną z najwspanialszych uczt literackich. Dzięki jego życzliwości w książce znalazły się trzy moje szkice krytyczne. O jego bratanku Zbigniewie Waldemarze Okoniu, Waldemarze Michalskim i Stanisławie Wiśniewskiej oraz wiele ciepłych słów pod moim adresem. Czwartkowe spotkania ze środowiskiem piszących chełmian, członkami Chełmskiej Grupy Literackiej Lubelska 36, prowadzonej przez Longina, było bardzo sympatyczne. Poznanie Stanisławy Wiśniewskiej i Stanisława Korzewskiego. Kiedy rozpocząłem swoją karierę nauczyciela akademickiego, usiłowałem zarażyć poezją i prozą Longina swoich studentów. W szeregu przypadkach udawało mi się to w postaci prac zaliczeniowych, a nawet prac magisterskich. Najciekawsza z nich ukazała się drukiem w formie książkowej w 2005 roku Beaty Danilczuk pod tytułem Longin Jan Okoń, pisarz i nauczyciel. Jest oceniana jako wartościowa publikacja, a obszerny fragment również pracy magisterskiej Barbary Kumor pod tytułem Powieści indiańskie Longina Jana Okonia został przedrukowany w wydawnictwie. Były też inne prace, na przykład Ewy Zając, Małe prozy Longina Jana Okonia i prace licencjackie, jak Agnieszki Pawelec, Przygoda w powieściach indiańskich
Longina Jana Okonia. Czy Martyny Sztachery, bohater powieści indiańskich Longina Jana Okonia. Myślę, że to nie ostatni głos moich wychowanków. Spośród dziesiątków pozytywnych bohaterów jego powieści i opowiadań, za przykład niech posłuży jeden z bohaterów Przełęczy Grozy, kształtowany na biblijny wzór Czerwony Logan. Zawsze po lekturze kolejnego utworu Longina czułem, że ciągle mieszkam w normalnym świecie, co prawda pełnym konfliktów i nadziei, ale w świecie namalowanym wyraźnymi barwami i określonym zdecydowanymi liniami. Szkoda, że to tylko w świecie słowa. Na pocieszenie pozostaje mi świadomość, że pośród słowa tworzonego przez przyjaciół. Końcowa uwaga. Bardzo się cieszę, że ze studenta polonistyki zauroczonego książkę Longina Jana Okonia Legendy chełmskie stałem się jego przyjacielem i redaktorem książek o nim. Że tyle od niego się nauczyłem. To kawał drogi, którą przez 40 lat wspinałem się w pocie czoła, by wejść na tą górkę literacką, jak na górkę chełmską. Jak wiemy, Longin Jan Okoń napisał wiele bardzo dużych, zwartych publikacji książkowych, ponad 70, a jego ostatnie opracowania, na przykład Historia literatury ziemi chełmskiej 1505-2010, uzupełniona szkicami, Chełm 2010, Piórem i czynem o życiu i twórczości Longina Jana Okonia, Kielce 2012, Chełm literacki XX i XXI wieku, tom pierwszy i tom drugi, Chełm 2014-2015, długo pozostaną wzorcowymi opracowaniami literatury chełmskiej. Dla pamięć o Longinie. Jak napisać, co napisać, że zmarł, przeżywszy 93 lata, że zostawił ponad 70 książek, wiele opracowań redakcyjnych, setki artykułów, piosenek, wspomnień. Dziesiątki przyjaciół i nieprzyjaciół, ludzi mu oddanych i znienawidzonych. Skoro miał wszystko i niewiele poza książkami, zostawił to wszystko, a zabrał bogactwo duszy i spróchniałą nicość. Przy nim, jego osobie, to wszystko jest marnością. 3 marca 2020 roku odszedł na wieczny odpoczynek jeden z największych współczesnych pisarzy ziemi chełmskiej, Longin Jan Okoń. Cześć jego pamięci.